Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imieniu księży Marianów, opiekunów Lińskiego Sanktuarium, witam serdecznie wszystkich tych, którzy właśnie pielgrzymują. Was, kochani, którzy przybyliście, ale także ci, którzy łączą się z nami właśnie za pośrednictwem internetu. Jesteście tutaj obecni albo też łączycie się z tym miejscem, szczególnej obecności Matki Bożej Bolesnej, Królowej Polski. Księża i bracia Marianie posługują w tym miejscu i chcemy, aby ten właśnie kult Matki Bożej Licheńskiej rozwijał się. I każdy, kto tutaj przybywa, doświadcza jej obecności. Matka Boża w swoim objawieniu w 1850 roku przede wszystkim wzywa do nawrócenia, do pokuty, przemiany. To są jej słowa, słowa, które jak zauważamy, jakżeż bardzo zawsze są ważne i aktualne w życiu każdego człowieka, w życiu każdego chrześcijanina. Na pewno ten temat tego miejsca mogliście już, moi drodzy, wiele usłyszeć, także można jeszcze się wiele dowiedzieć. Natomiast, tak jak ksiądz moderator wspomniał, wasze pielgrzymowanie, waszego ruchu Rodzin Zeltańskich ściśle jest związane także z osobą świętego ojca Stanisława Papczyńskiego, który, jak słusznie ksiądz zauważył, działał i działa. I za jego stawiennictwem można naprawdę wiele, wiele otrzymać. I może nawet troszeczkę jeszcze powiem w ramach tych różnych świadectw, może na końcu też powiem o takim krótkim świadectwie, które bardzo mocno mnie osobiście też jakoś dotknęło i cały czas żyje tym właśnie działaniem takim namacalnym świętego ojca Stanisława. Zanim może przejdę do jego osoby, to też kilka zdań na temat siebie. Mam na imię Bogusław, nazwisko Binda. Pochodzę właśnie z Małopolski, a dokładnie z takiego miejsca o nazwie Tymbark, może zawsze się kojarzy nam soczkami, tak? Ale może dlatego też o tym mówię, ponieważ moja miejscowość, Tymbark, a urodziłem się w Limanowej, to jest tak bardzo blisko Podegrodzia, Starego Sącza. Co do mojej jeszcze osoby, 37 lat temu wstąpiłem do Zgromadzenia Księży Marianów. W tym roku, dokładnie 16 czerwca, będę obchodził 30-lecie kapłaństwa. Przez wiele, wiele lat pracowałem też w diecezji, archidiecezji warszawskiej, także tak z księdzem oratorem, jak doszliśmy do takiego spotkania tutaj w zakrystii, to na pewno też była okazja się już wcześniej spotykać. Moje świadectwo krótkie mojego życia, w sensie spotkania z ojcem Stanisławem Papczyńskim, to dopiero właśnie, można powiedzieć, po wstąpieniu do zgromadzenia. To może być dziwne, ale tak patrząc już od tej strony bycia, już te 37 lat prawie w zgromadzeniu, to najpierw dziś Pan Bóg pozwolił mi poznać zgromadzenie, konkretnych księży, braci. Także pokazał mi jedno z miejsc, mianowicie Rzepiska koło Bukowiny Taczańskiej. To jest taka jedna z naszych placówek w archidiecezji krakowskiej, w Małopolsce. I później dopiero przyszło właśnie to powołanie, ten dar, ta łaska powołania. I dopiero wtedy odkrywałem
postać ojca założyciela. Można powiedzieć tak, blisko byłem, wzrastałem tego miejsca, a gdzieś ono było mi odległe. Dlatego dzisiaj mogę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że to Podegrodzie jest tak bardzo blisko mojego też domu rodzinnego. Moi drodzy, chciałem rozpocząć mowę o świętym ojcu Stanisławie. Nie będzie to długa mowa, bo wiem, że jest pewien program, więc też nie chciałbym przedłużać, ale chciałbym rozpocząć od tak zwanej kolekty, czyli modlitwy, która to modlitwa nam towarzyszy zawsze 18 maja, kiedy w sposób uroczysty wspominamy świętego Stanisława Papczyńskiego, prezbitera. A są to słowa następujące. Boże, Ty w swojej opatrzności powołałeś świętego Stanisława prezbitera do szerzenia czci niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny i niesienia pomocy zmarłym, pozostającym w czyśćcu. I spraw, prosimy, abyśmy za przykładem jego życia i apostolskiej działalności głosili pełnię łaski i świętości Matki Twojego Syna i wypraszając miłosierdzie dla zmarłych, dostąpili udziału w prawdziwej Ojczyźnie. Tak postanowiłem rozpocząć tę krótką katechezę od tej właśnie modlitwy, która też bardzo mocno mówi o tym, na czym należałoby się jakoś skupić, skoncentrować, przedstawiając postać świętego. Stanisław od Jezusa i Marii Papczyńskiej rodził się w roku 1631 w Podegrodziu, oczywiście w Polsce. I to jest ta parafia pod wezwaniem świętego Jakuba w Podegrodziu. Jest to jedna z najstarszych na ziemiach polskich parafia, bo ona powstała w roku 1014. I to właśnie ten kościół, ta parafia była tym klimatem, gdzie zamieszkiwała rodzina Jana, bo takie było jego imię chrzcielne. Miał rodzeństwo. W sumie było 6 dzieci. 4 siostry, 2 braci. I on był najmłodszy właśnie z rodzeństwa. Jego ojciec był kowalem. Oczywiście jak to w tych czasach zajmowano się rolnictwem. Kiedy mama była jeszcze brzemienna, w sensie ciąży, nosiła go pod sercem, była taka sytuacja dla niej bardzo tragiczna. Kiedy bała się o swoje życie i życie swojego poczętego życia, nosząc pod sercem, przechodząc przez rzekę Dunajec, przyszła burza, pioruny trzaskały, ulewa, i cudownie została uratowana ona jako matka i dziecko. I takich sytuacji, gdzie one, te sytuacje pokazują działania Boga w jej życiu, w życiu rodziny, w życiu także ojca Stanisława, było bardzo dużo. Gdzie widać było, że on, ten wzrastający jako dziecko, jako też i później już młodzieniec, jakby nie miał takich naturalnych predyspozycji do tego, aby być kimś w życiu. I tak na niego patrzono. Jakby powiedziano wprost o nim: słuchaj, no jesteś, ale po tobie nie spodziewamy się zbyt wiele. Nie masz jakichś takich możliwości ku temu, żeby się rozwijać intelektualnie. Może bardziej będziesz takim człowiekiem, który zostanie w domu, będziesz pasł owce, bydło, będziesz takim pasterzem. I tak miało być. Ale
Moi drodzy, jeżeli Pan Bóg powołał i powołuje nieustannie człowieka, to naprawdę może czynić wielkie rzeczy. I kiedy patrzymy z perspektywy może takiego dzisiaj na jego życie, dokonał wielkie rzeczy. I to też pokazuje, że dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych. W osobie świętego Stanisława pokazuje, że nawet kiedy człowiek gdzieś w oczach drugiego człowieka może być może nie skazany na przegraną, ale że tak naprawdę cóż może z ciebie wyrosnąć, no to widzimy, że może być wiele, wiele, wiele takich sytuacji życiowych, które będą pokazywać, że Pan Bóg działa. I tak jak mamy takie przykłady z życia, że nawet Stanisław, wtedy jeszcze Jan, miał problemy z nauką. No nie mógł się nauczyć alfabetu, nie mógł się nauczyć tabliczki mnożenia. I nagle coś się dzieje takiego, że jakby z dnia na dzień wszystko pojmuje. Jest to takie po ludzku dosyć trudne do pojęcia i niemożliwe wręcz. Ale tak się dzieje. To są pewne takie też sygnały mówiące o tym, że jeżeli człowiek czegoś bardzo pragnie, o to się modli, o to prosi, to otrzymuje. I dlatego potem nie dziwimy się, że Pan Bóg działa oczywiście poprzez to, że człowiek też otwiera się na Jego działanie, na Jego łaskę. I przy współpracy z Bogiem, z łaską może otrzymać te dary. To są potrzebne do rozwoju intelektualnego, rozwoju duchowego, że można naprawdę być kim wielkim, tak patrząc też po ludzku, ale tym bardziej po Bożemu, bo przecież poszedł tą drogą życia, wybierając stan życia zakonnego, życia kapłańskiego. I dlatego w roku 1654 wstąpił do zakonu Pijaru, w którym złożył śluby zakonne i przyjął święcenia kapłańskie. Także pierwszym jego zakonem właśnie był zakon ojców Pijarów. Z tego zakonu wystąpił w 1670 roku. I dla nas, Marianów, jest to bardzo ważna data, ponieważ występując ze zgromadzenia zakonu ojców Pijarów, w tym roku założył zgromadzenie księży Marianów. Czyli złożył tak zwane oblacjo, to znaczy ofiaruje siebie Panu Bogu i niepokalanemu poczęciu Najświętszej Marii Panny. To jest właśnie ten czas, to jest ta data, która już bardzo mocno jakoś też jest wpisana w nasze zgromadzenie. Oczywiście od razu rodzi się pytanie, w jakim celu, po co powstaje nowa wspólnota? W celu szerzenia czci niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. To jest na pierwszym miejscu. Niesienie pomocy także zmarłym pozostającym w czyśćcu oraz także modlitwa za tych, którzy w tych czasach umierali masowo. Czas bardzo podobny, można powiedzieć, do tych, które teraz przeżywamy. Różne zarazy, pandemie, wojny. I ojciec Stanisław dostrzegł to, zauważył, że jest to bardzo ważne i potrzebne, aby modlić się za dusze w czyściu cierpiące. Ponieważ miał świadomość, że bardzo dużo ludzi w tym czasie odchodziło niepojednanych z Bogiem. Odchodziło, umierało masowo. Ktoś powie, odległe czasy. Ale jakżeż dzisiaj i zawsze
właśnie ten cel, ta pomoc zmarłym, pomoc duszą w czystu cierpiącym jest aktualna. I to jest ten właśnie ten drugi cel, który przyświeca nam, Marianom. Kolejna sprawa to oczywiście wspieranie też proboszczów pracy duszpasterskiej. To tak zostało nazwane, ale dzisiaj no to szerzej patrzymy na ten właśnie cel jako nie tylko pomoc, ale też, jak łatwo zauważyć, prowadzimy różne dzieła. Są to prace duszpasterskie, prowadzenie sanktuariów, tak jak tutaj mamy przykład w Licheniu, ale też Licheń, na co może warto też zwrócić uwagę, pokazuje nam też nie tylko pomniki, które widzimy, ale też mamy tutaj takie żywe pomniki. Tutaj akurat w Licheniu jest też Centrum Pomocy Rodzinie, a więc też zajmujemy się tym, aby pomagać ludziom, którzy są w różnych trudnych sytuacjach się znajdują, a więc też w charyzmacie Ojca Założyciela, któremu tak bardzo zależało też, aby troszczyć się o życie człowieka od samego poczęcia do naturalnej śmierci. I w Licheniu mamy też takie dzieła prowadzimy, a więc też pomoc tym małżeństwom, rodzinom, które pragną potomstwa, czy tak zwana naprotechnologia, więc pomoc, krótko mówiąc, ale tutaj nie chcę się już zagłębiać. Też jest pomoc właśnie rodzinie, to jest Centrum Pomocy Rodzinie, ale też w Licheniu tutaj jest hospicjum imieniem świętego Stanisława Papczyńskiego. Czyli powiemy wprost, my tutaj chcemy właśnie tworzyć, ukazywać taki żywy pomnik obecności naszego założyciela. Od tego, że troszczymy się o to, aby ten człowiek przyszedł, począł się i przyszedł na świat, aby też mógł godnie żyć i godnie umierać, godnie odchodzić z tego świata. Też mieści się Centrum Formacji Maryjnej. Są prowadzone różne też formy rekolekcji. Bardzo dużo osób przyjeżdża na tak zwane rekolekcje, gdzie jest przygotowanie do tak zwanej spowiedzi generalnej. To jest miejsce, gdzie chcemy też i pomagać w ten sposób, poprzez też i wydawnictwo, i szerzenie też kultu niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. A więc to, co jest naszym celem, naszego zgromadzenia, chcemy na różne sposoby też to jakoś wyrażać i kto przybywa tutaj do sanktuarium, do Lichenia, ma też możliwość jakby w jednym miejscu zobaczyć to, co było tak ważne dla świętego Ojca Stanisława Papczyńskiego i co my staramy się, różnie to wychodzi, prawda, ale staramy się to też czynić. Wracając troszeczkę już do też historii Ojca Założyciela, więc kiedy on dał początek naszemu zgromadzeniu, decyzją władz kościelnych, został ustanowiony przełożonym generalnym założonego przez siebie zgromadzenia i oczywiście pełnił ten urząd już do końca swojego życia. Jako już ten założyciel, jako ten, który był właśnie przełożonym generalnym, też sam posługiwał, był bardzo dobrym kaznodzieją i spowiednikiem. Jako autor pism z dziedziny retoryki i duchowości. Zobaczmy, powróćmy na chwilę do tego, co mówiłem. Człowiek, który wydawał się, że zakończy swoje życie z tym szacunkiem do posługi pasterskiej, ale jakżeż widzimy inną posługę pasterską. Ten, który miał wypasać owce czy bydło, staje się pasterzem na wzór Jezusa Chrystusa, dobrego pasterza. Pasterzuje jako
jako właśnie wspaniały kaznodzieja i spowiednik, ale także pisze. Jest wykładowcą retoryki, dużo też powstaje pism na ten temat. I tą drogą, głosząc, spowiadając, pisząc, przypominał duchownym i świeckim o ich powołaniu, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości. Zmarł w opinii świętości w dniu 17 września 1701 roku. Beatyfikacji ojca Stanisława dokonał 16 września 2007 roku. Tutaj właśnie w Licheniu była jego beatyfikacja. Dokonał tego kardynał Tarcisio Bertone jako jeszcze ówczesny legat papieski. Także znowu Lichen stał się też tym miejscem jakżeż oczekiwanej 300 lat ponad wydarzenie, kiedy został nasz założyciel ogłoszony błogosławionym. No i nie trzeba było długo czekać ku chwale naszego Pana, że już 5 czerwca 2016 roku w Rzymie papież Franciszek ogłosił go świętym. Przyczyniły się do tego znaki od Boga, cuda. Nasz założyciel nie był męczennikiem, dlatego były potrzebne cuda na potwierdzenie, że właśnie on może być wyniesionym na ołtarze, a później, że może być kanonizowanym. Dlatego nie sposób tutaj nie przywołać takiego miejsca, jak Ełk z nami łączy się, jest obecny, nie fizycznie, ale przez internet, drogą online, ksiądz kanonik prałat Jerzy Owsianka, który również pochodzi z Podegrodzia. To nie przypadki, kochani. Bardzo się cieszymy, że chociaż w taki sposób z nami ksiądz jest, bo to, jak on mówi, nie jego zasługa, jako proboszcza ówczesnego, wtedy jeszcze był proboszczem w Ełku, bo teraz jest w Augustowie, ale wtedy właśnie w jego parafii, on dał początek temu, była całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Niewiele takich, może teraz jest więcej, ale wtedy niewiele było takich parafii, gdzie Pan Jezus był wystawiony, obecny w Eucharystii, w Najświętszym Sakramencie cały czas, całodobowo. Więc tam dużo ludzi się modliło. On tam właśnie jako proboszcz pochodzący z Podegrodzia bardzo pięknie pracował, służył i też propagował kult. I tam właśnie, można powiedzieć, w Ełku, w tej parafii, Pan dał znak. Dokonał się jeden cud, który posłużył do beatyfikacji i drugi cud, który posłużył do kanonizacji. Pierwszy cud to, można powiedzieć, wskrzeszenia poczętego życia, które obmarło w łonie matki. Tak wszystko wskazywało to, że tego życia już tam nie ma. Że to ciało już Marte będzie musiało opuścić łono matki. Ono ożyło. I to życie, jako chłopiec przyszedł na świat, teraz już mężczyzna, można powiedzieć, dorosły. To jest pierwszy. Drugi, cudowne uzdrowienie młodej niewiasty, kobiety, sepsy, umierającej. Lekarze już nie dawali szans na życie. Wtedy jeszcze stanu wolnego panna, teraz już mężatka, matka. Kochani, to są te znaki, to się wszystko tam dokonało w tej parafii. O tym mówię, ponieważ dla nas są to takie piękne znaki, które mówią o tym, że Pan Bóg działał, ale też i działa. I wierzymy w święte obcowanie. I my dzisiaj tutaj, kiedy jesteśmy, tak myślę, że Pan Bóg też chce nam tak wiele powiedzieć. W domu naszej matki, to jest matką każdego z nas, jest matką Kościoła, ale także dzisiaj spotykamy się tutaj
i prosimy o wstawiennictwo świętego ojca Stanisława Papczyńskiego. I tak jak wspomniałem, mój bratanek 6 lat ze swoją małżonką modlili się o poczęcie. Bardzo modliła się o to moja mama. Po 6 latach małżeństwa ten właśnie mój bratanek mówi do swojej babci, a do mojej mamy mówi: babciu, to jest cud, to jest cud, bo wszystko wskazuje na to, że nie będą mieć dziecka, nie będzie potomstwa. A dzisiaj Miłosz ma na imię chłopczyk, skończył 2 latka w listopadzie, jest dzieckiem wspaniałym i bardzo się z tego powodu cieszą. 6 lat trzeba było czekać, ale też i to nie były jakieś lata jałowe, bo myślę, że też i jakoś zbliżyliśmy się też jako rodzina, też jeszcze bardziej do Pana Boga i też z mojej strony też była taka ingerencja. Też wiem, że tak jak wspomniałem, moja mama się modliła i ona też zachęcała, też motywowała swojego wnuka i jego żonę do tego, aby się modlili. I kiedy to dziecko się poczęło, kochani, kiedy z jednej strony po ludzku stracili nadzieję, kiedy zaplanowali w ogóle, że wyjadą z Polski, że będą gdzieś tam jechać sobie dalej. I kiedy ten moment był, kiedy oni sobie coś tam już zaplanowali, życie też, jak to ktoś mówi, żeby Pana Boga rozśmieszyć, to mu swój plan przedstawić. No i oni sobie taki plan mieli swój, ale Pan Bóg im tak pozytywnie namieszał, bo w tym momencie właśnie poczęło się to życie. To jest taka moja osobista też refleksja. Wiem, że będą tutaj świadectwa, więc też w nawiązaniu do tego, co będzie wreszcie jeszcze mówione tutaj może z tego miejsca. Kochani, bardzo wam dziękuję. Nie wiem, czy przy księdza za długo, nie? Ksiądz milczy. To znaczy, że za długo. W tym roku, nie tylko w tym roku, ale przeżywamy jubileusz. 350 lat trwa nasze zgromadzenie Księży Marianów. Zaczęliśmy świętować w 2019 roku, 8 grudnia i będziemy aż do 2023. Też żeśmy sobie zaplanowali, pięknie, że przeżyjemy te lata, ten czas jubileuszu. No jak do tej pory z tego pięknego programu nie udało się nam prawie nic zrealizować, ponieważ no, pandemia, a to się łączyło też ze spotkaniami, różnymi zgromadzeniami, tu i gdzie indziej, ale to też w Licheniu miało być dużo spotkań. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.